ubiegłą sobotę w Oskowie odbył się trzeci turniej rycerski i łuczniczy o Puchar Wójta Gminy Cewice i Rady Gminy Cewice. Przy tej okazji został bity rekord Guinnessa, największego konia trojańskiego na świecie. Stwierdzenie, czy ogrom budowli rzeczywiście jest wart uwagi, by wpisać go do księgi, wymagało nie lada umiejętności kontrolerów rekordów niecodziennych. Wymierzenie dzisiejszego giganta wymagało od nas ekwilibrystycznych jakichś zdolności dosłownie alpejskich, bo ponieważ musieliśmy się wspinać na samą górę, gdzieś tam między kołami staczać się, żeby tylko dokładnie to wszystko pomierzyć. Naliśmy wszelkie poprawki względem tutaj afisza wypisanego już przed imprezą, no ale mamy te końcowe, super szczegółowe wyniki, także takie pójdą w świat i takie zostaną zapisane w naszej niezwykłej encyklopedii zatytułowane Polskie Rekordy i Osobliwości. Rekord został tak poprawiony względem konia trojańskiego, który został wykonany w 2008 roku w Bonowicach w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w województwie śląskim i miał on dokładnie wszystkie wymiary opowy mniejsze od tego dzisiejszego w Oskowie. Gigantyczny koń trojański mierzy 16 metrów i 30 centymetrów wysokości, ponad 3 metry szerokości i 15 metrów długości. Grupa rekonstrukcji 10 Legionu otrzymała oficjalny certyfikat pobicia rekordu. Dla nas, dla grupy rekonstrukcji 10 Legionu jest to dla nas bardzo ważna rzecz, bo otrzymaliśmy potwierdzenie tego, co żeśmy tutaj zbudowali, czyli największego konia w Polsce, jak i na świecie. Prace trwające nad zniesieniem giganta trwały blisko półtora roku. Przy jego budowie brało udział tylko i aż 7 osób, a do jego wykonania zostało wykorzystane. Przede wszystkim drewno. Masę drewna, czyli 56 metrów sześciennych drewna. Dużo śrub, wkrętów i różnych łączników metalowych. No i oczywiście chyba z 500 ton kamienia, który tutaj widać właśnie jako podwaliny tego konia. To jest ten kamień tutaj. Większość prac zrobiliśmy ręcznie, czyli nie używaliśmy jak gdyby jakichś specyficznych urządzeń. Staraliśmy się to robić jak najbardziej ręcznie i ciesielską pracą, wykonaniem cielskiej jakiejś tam kunsztu rzemiosła, w ten sposób. Nie? Także ręcznie, 7 osób. Nowa atrakcja turystyczna według wójta gminy Cewice z pewnością przyczyni się do promocji naszego regionu. My zakładamy, że to miejsce będzie takim zasadniczym miejscem, które będzie promowało gminę Cewice, jak i powiat lęborski. Jesteśmy na wlocie do powiatu lęborskiego trasą 212. Pierwszą jest gmina Cewice. Sam obiekt znajduje się właśnie przy tej trasie 212 i w czasie sezonu turystycznego przejeżdża tam kilkadziesiąt tysięcy turystów, którzy głównie jadą nad morze. Chcemy ich zachęcić do tego, żeby się w tym miejscu zatrzymali, żeby obejrzeli atrakcje, które tu się pojawiły i pojawią, a jednocześnie poinformować ich o tym, co innego ciekawego jest na terenie gminy Cewice, jak i powiatu lęborskiego. Koń trojański to nie koniec pomysłów Wiesława Formeli. W dalszych planach ma już kolejne cele, które ma zamiar zrealizować. Jeśli pójdzie tak dalej, jak idzie i wystarczy nam sił i zdrowia, no to następnym krokiem będzie budowa obozu Legionu Rzymskiego. Tu na tym terenie, za tymi palisadami, gdzie w tej chwili się odbywa turniej rycerski, będzie budowana tam właśnie obóz Legionów Rzymskich. Kto nie miał okazji, a chciałby zobaczyć największego konia trojańskiego na świecie, będzie miał ku temu jeszcze okazję przez kolejne 2 tygodnie. Bilet wstępu na teren tej atrakcji turystycznej wynosi 5 zł.